Cyber Radio. Dobry wieczór. Zaczynamy kolejny odcinek Cyberradia po dłuższej takiej wakacyjnej przerwie. Przy mikrofonie witam Was Maciej. I Artur z tej strony. Witamy serdecznie w nowym odcinku Cyberradia. I dzisiaj na nasz temat wybraliśmy coś, co od jakiegoś czasu chodziło nam po głowach, a mianowicie porozmawiamy sobie o wolności. I taki temat roboczy, cybernetyczne rozumienie wolności. Bo wszyscy ostatnio, czy wszyscy, no bardzo dużo ostatnio się pojawiło w internecie informacji o wolności, co to jest wolność, różne definicje. I postanowiliśmy w jaki sposób spojrzeć na to od strony cybernetycznej. Tak, no tu też zainspirowały nas do tego odcinka takie występy panów Karonia i pana Pitonia, którzy w wywiadach i swoich programach właśnie opowiadali, jak jest wolność widziana w takich systemach marksistowskich czy libertariańskich. No i tu wywiązała się pomiędzy nimi bardzo ciekawa polemika, interesująca, no ale chcemy tutaj takie nasze cybernetyczne dwa grosze wrzucić. Dokładnie, i tutaj dwa wystąpienia pana Karonia i pana Pitonia, gdzieś tam pod naszą audycją będą linki do tego, że każdy będzie mógł sobie obejrzeć i porównać, zobaczyć. Co oni powiedzieli, a my się troszeczkę do tego odniesiemy, ale tak naprawdę to była tylko taka inspiracja. Postanowiliśmy w jakiś sposób spojrzeć na definicję wolności właśnie od strony cybernetycznej. Ale co ci panowie powiedzieli, Maciej? No, obaj prezentują i referują teorie ekonomistyczne, no bo czy to marksizm, czy liberalizm, libertarianizm, one traktują o ekonomii, czyli o przetwarzaniu energomaterii. Właśnie, tutaj zastanówmy się nad tym, tak jak powiedziałeś, no dwa wystąpienia, później nawet jakaś polemika się wywiązała między nimi, ale jak się spojrzy na to z takiej właśnie trochę cybernetycznego pojęcia, to zobaczymy, że oni referują właśnie to takie ekonomiczne podejście, tak na samym początku, jak się pierwszy raz tego posłucha. No i tak powiedziałeś, to z punktu widzenia cybernetyki oni mówią o przetwarzaniu energomaterii. Tak. No, na tym zasadza się wolność, tylko nawet oni, może tak, nie, to nie jest powiedziane tak explicite, to przetwarzanie energomaterii, tylko, że tak powiem, same procesy decyzyjne oni opisują, które muszą zajść, żeby doszło do jakiejś tam akcji. I operują takimi pojęciami obaj, jak wolność pozytywna, negatywna, czyli ta wolność negatywna to jest taki stan, gdzie nikt nas do niczego nie zmusza. No na razie no takim mówimy literackim językiem. Nic nas do niczego nie zmusza i ta pozytywna, że możemy coś zrobić, możemy coś zdziałać. Obaj nie wspominali jeszcze o czymś takim jak, no to chyba warto przytoczyć taką katolicką naukę społeczną i coś, co nawet w dawnej Polsce rozróżniano, wolność i swawola. Wolność i swawola, bo z tą wolnością taką w potem takiej katolickiej nauce zawsze była wiązana odpowiedzialność. I to ja do tego spróbuję nawiązać, jak będziemy to tam nasze rzeczy mówić. Właśnie w związek wolności z odpowiedzialnością. Dokładnie, ale jeszcze zanim przejdziemy do tych definicji cybernetycznych, to jeszcze wróćmy do tych dwóch wystąpień. Oczywiście tutaj za naszym
docentem, my nic nie krytykujemy, my jesteśmy przyjacielem wszystkich i obaj ci panowie bardzo dużo wnieśli do tego tematu właśnie definiowania wolności, także jak najbardziej warto posłuchać i zapoznać się z tymi wypowiedziami. Ale co dokładnie, co wyniosłeś, że tak powiem, z tych dwóch wypowiedzi? Pierwsze, może pana Karonia. No, on bardziej tam apeluje, opowiada o marksizmie, on takie ma te wystąpienia właśnie definiujące marksizm w pewien sposób. Natomiast pan Pitoń tutaj bardziej operuje wolnością jako takim pojęciem pierwotnym. On gdzieś tam wspomina, no wolność to jest, każdy wie, co to jest wolność, jesteśmy wolni, możemy robić, co tam chcemy i jak gdyby oczywiście nie krzywdząc innych, takie definicja wolności, może troszkę z odpowiedzialnością też, ale nie do końca, ale obie te definicje, tak jak powiedziałeś, bardziej przypominają tutaj ekonomizm, tak? Czyli ekonomizm, przetwarzanie materii, no bo tu możemy robić to, możemy być tam architektem, możemy być tym, natomiast u pana Karonia bardziej tam jest ta kultura, jakbyś tu trochę parę słów powiedział, jak zrozumiałeś te wypowiedzi. No bo, no tak, właśnie tak jak to zrozumiałem, no to będzie taka pseudoinformacja dysymulacyjna. Co pan Karoń, główną rzecz przedstawił? Że właśnie największą zdobyczą ludzkości jest to, że ludzie w pewnym momencie zaczęli się zmuszać do określonych działań. W ten sposób się wytworzyła kultura. Stali się czymś, no, więcej niż zwierzętami. Tak to opisuje pan Karoń. Czyli ograniczyli swoją taką tą wolność, właśnie pozytywną, przepraszam, wolność negatywną, żeby mieć możliwość, no, działania, tworzenia czegoś bardziej, można powiedzieć, no, wzniosłego niż takie czysto zwierzęce, no, po cybernetycznemu byśmy powiedzieli, jakieś takie witalne działania. No a pan Pitoń, no, to jest człowiekiem, który, no, niewątpliwie, no, miłuje jakąś wolność, niezależność działania, myśli i, no, tak jak już powiedziałeś, dla niego wolność to takie pojęcie pierwotne i no, element jednych z parametrów człowieka, jakby właściwość każdego z ludzi. I, no, czas do tego rysu to też bym warto by było na samym końcu powiedzieć, no. Bo jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie. Nie, no, spostrzeżenia, no, ciekawe, no. I jak i mówimy, że te obie te wypowiedzi jak najbardziej warto sobie przesłuchać. Gdzieś tam jakaś polemika się wywiązała, ale bardziej ta polemika, myślę, wynika z tego, że tam nie do końca są zdefiniowane wszystkie pojęcia, którymi oni operują. No i operują w tym obszarze tylko ekonomizmu, także mają rację, ale w ograniczonym zakresie, że tak powiem, bo jakbyśmy teraz przeszli troszeczkę do definicji według cybernetyki, ale zanim tam dojdziemy, to te takie klasyczne definicje wolności, które zresztą tutaj w tych wypowiedziach się przewijają. Pierwsza to ten wolność negatywna, wolność pozytywna. To już powiedziałeś troszeczkę o tym. Czyli wolność negatywna to wolność od, tak? Czyli jak to możemy rozumieć, że po prostu no, jesteśmy wolni od czegoś, nie musimy, no, nie musimy gdzieś tam na przykład być, nie musimy czegoś robić, tak? Ja to tak rozumiem. Natomiast ta wolność pozytywna to wolność do czegoś, czyli coś tam możemy zrobić. Tak. No, innymi słowami na przykład, no, wolność negatywna, ten brak przymusu, to można rozumieć tak, no, brak bodźców z otoczenia. No, jesteśmy takim idealnie, takim wyizolowanym od otoczenia sytuacji. Albo... No tak. Albo... A ta wolność pozytywna, wolność do, to ja bym tutaj powiedział, że no, mamy nieskończoną energię i możemy wszystko zrobić. No ale nie, jeszcze tylko bym chciał zakończyć o tej negatywnej jeszcze, tak. Bo można to też, może to być zupełny brak bodźców, a może to być
brak bodźców, które wywołują reakcje no, niezgodne z interesem naszego systemu. No bo właśnie i to jest pytanie do obu panów. To jest pytanie do obu panów. No którą definicję mieli na myśli? No tak, czyli brak, bo całkowity brak bodźców, no to taki idealizm gdzieś tam, tak? No takie. Natomiast to, co drugie powiedziałeś, czyli bodźce, które nie są po prostu niebrane pod uwagę albo w jakiś tam sposób blokowane, bo nie są zgodne z interesem, no to już jest coś innego. No to moglibyśmy powiedzieć, że mamy taki system autonomiczny i on się tak steruje, że właśnie te bodźce odcina. I wtedy mamy taką wolność negatywną tutaj, tak? Tak, tak, tak. Natomiast tu wolność czyli możemy zrobić wszystko, no to ja bym powiedział, że no to też taki idealizm w pewien sposób, no bo możemy zrobić wszystko, co to znaczy. No znaczy, że mamy nieskończoną energię i możemy po prostu robić, no możemy nie spać 100 miesięcy albo wyskoczyć na Mount Everest, tak? No i to jest znowu taka sprawa, no musimy mieć energię, żeby móc... Tutaj mamy jakiś feedback z pętlę zwrotną, że mnie słabo słychać. Także ja tu sobie pogłosiłem mikrofon. Nie wiem, czy teraz lepiej troszkę, może mnie pogłosisz? Już. Dziękujemy. I oczywiście zapraszamy słuchających do zadawania pytań. Dzisiaj audycja troszeczkę na luzie, nie mamy gościa, także my tak sobie tutaj ględzimy i jak najbardziej zapraszamy do zadawania pytań. Tak. Jeżeli już jest lepiej, to proszę o zwrotny bodziec, a my idziemy dalej i ta wolność negatywna, wolność pozytywna, no to żeśmy sobie tu już troszeczkę powiedzieli i to pytanie do obu panów, co mieli na myśli, jaką definicję? No właśnie, ja tu jeszcze odpowiadam panu Danielowi, który nas na Skype'ie zagaduje. Puścił uwagę, że wolność, to chodzi o wolność w myśleniu. No właśnie, do tego dojdziemy. Do tego dojdziemy. Czy to mamy w torze informacyjnym, czy w torze energetycznym? My tutaj twierdzimy, że obaj ci panowie tutaj rozmawiali o torze energetycznym, czyli taki ekonomist, ale być może się możemy mylić. Także prosimy obu autorów, może się do nas odniosą. Oczywiście zapraszamy do Cyberradia. Jaką definicję mieli na myśli? Tak. Jeszcze możesz mnie troszkę pogłosić, bo tu jest troszkę lepiej, ale jeszcze nie tak. I teraz jeszcze jakbyś rozwinął ten temat wolność, prawda, odpowiedzialność. I to z tej nauczania Kościoła. To jest ciekawe. Tak, już tu sobie otwieram ściągę, bo my dzisiaj trochę ze ściągi jedziemy. I mnie pogłoś, jakbyś mógł też. No właśnie. No. Tak. No to już jesteś na maksa. No, czyli ta wolność, odpowiedzialność, społeczna nauka Kościoła, z tego co rozumiem, zresztą to jest ciekawy temat, który zresztą polecał... No dużo mówił o tym Jan Paweł II i tak. Tutaj, co nam się tak spodobało, bo dlaczego? W pierwszej encyklice właśnie odniósł się do tej wolności, cytując słowa Chrystusa, bo tutaj czytam za takim artykułem, który jest na opoce. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. No to nasze motto, notabene, radiowe. Następnie dodał, w tych słowach zawiera się podstawowe wymaganie i przestroga zarazem. Jest to wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy jako warunek prawdziwej wolności. Jest to równocześnie przestroga przed jakąkolwiek pozorną wolnością, przed wolnością rozumianą powierzchownie, jednostronnie, bez wniknięcia w całą prawdę o człowieku i świecie. To jest bardzo ciekawe, bo... Ale zauważ, jak to jest cybernetyczne. No tak jest, bo na pozór to jest bardzo dużo zagmatwane, tylko tutaj widać dużą refleksję na tym, że to nie jest takie, że o, wolność, niewola, kapitalizm, socjalizm, i tylko właśnie co? No nawet na początku, przede wszystkim, człowiek
wolność. W ogóle zanim, żeby powiedzieć wolność, to pasowałoby wrócić do takiej podstawowego tego schematu cybernetycznego, gdzie jest ten system autonomiczny, czy proces autonomiczny, który ma swoją reaktywność, oddziałują na niego bodźce, odpowiednio reaguje. I właśnie ten schemat musi być wyjściowym do dalszego, nie wiem, dojścia i odkrycia tak naprawdę, czym jest wolność. Bo no teraz, dokładnie, czyli żeby teraz żeby odpowiednio przejść do tematu definicji cybernetycznej, wyszliśmy tutaj o tej nauczania nauki Kościoła, no. Ale to, żeby to zrozumieć, to trzeba właśnie wrócić do schematu systemu autonomicznego, tak? Procesu, który przetwarza energię i aby funkcjonować, no to musi, że tak powiem, mieć energię i ją wykorzystywać do samosterowania się, tak? Tak, i bo teraz, żeby podjąć jakąś, no nazwijmy to jaką wolną, suwerenną i tak dalej decyzję, no każda decyzja jest, no to znaczy wolna, suwerenna, no może abstrakujmy od takich nawet sformułowań, ale decyzja jest, każda decyzja systemu jest podyktowana tym, ile on ma energii w swoim akumulatorze, jakim podlega bodźcom, jakie ma zawartość korelatora, czyli jakie ma informacje, jaką ma wiedzę. No i teraz, tu jeszcze teraz... mamy tutaj pytanie, mamy pytanie od pana Arkadiusza, dziękujemy. Jeśli zdefiniowaliście wolność, na przykład używając przykładu z brakiem bodźców niezgodnych, warto może zdefiniować odpowiedzialność w ten sam sposób? A, no to dobre pytanie. A czy to była taka, będę się migał, nie migał. No nie, no ale żeby zdefiniować odpowiedzialność, no to już tu wchodzimy na takie tematy, no bo no co też no można by powiedzieć, że odpowiedzialność jest sterowanie się zgodne z celem systemu, tak? Ale żeby odkreślić potem ten cel, to czy on będzie odpowiedzialny, no to byśmy musieli tutaj na motywację wejść, ja bym powiedział, tak? No, no bo teraz tak. Odpowiedzialność, no to żeby już dojść w ogóle do jakiegoś rozpatrywania wolności, odpowiedzialności, to nie można też tylko jednego systemu rozpatrywać, tylko w sprzężeniu no, z innymi systemami, czy też uogólniając w sprzężeniu z otoczeniem. Odpowiedzialność to może być taka sprawa, żeby no, należy w jakiś sposób szanować interesy innych systemów, którymi jesteśmy sprzęgnięci. Mieć wpływ, no bo teraz, no bo tak, no jesteśmy jakimś takim procesem, tak, autonomicznym, zakładamy, każdy z nas nie jest, ale każdy żyje w ramach innych, no nadprocesów, typu rodzina, tam jakieś gmina, najwyższe otoczenie, czy też naród, albo jakaś firma. I teraz, będąc w sprzężeniu z tymi innymi procesami, no trzeba tak reagować, żeby nie naruszać, przynajmniej jak najmniej naruszać jakby interesy tych systemów, żeby to wszystko współgrało, no takie decyzje podejmować, no ja bym tak definiował odpowiedzialność. Ja się z tobą zgodzę, tak, no tu no to jeszcze by trzeba było dodać jakieś mocy, no nie wiem, jakbyśmy uwzględnili jakieś tam bodźce, nie tyle bodźce, co zastanowili się nad, nie wiem, nad etyką, tak, czy takimi tematami, ale myślę, że to nie będziemy w to wchodzić. To, co ty powiedziałeś, jest dobre, czyli jakby mamy, jak jesteśmy częścią jakiegoś nadsystemu, no to czy nasze zachowanie, czy nasze akcje, nasze reakcje są zgodne z interesem tego nadsystemu, no to znaczy, że zachowujemy się odpowiedzialnie. No i na każdym poziomie, tak, to zrozumiałem, na poziomie systemu, naszego procesu, czy dla siebie zachowujemy się odpowiedzialnie, oczywiście tu definiujemy używając tego samego pojęcia, znaczy odpowiedzialnie, czy zachowujemy się zgodnie z naszym interesem, później w reakcji z otoczeniem, czy zachowujemy się zgodnie z celem i interesem nas plus otoczenie, czyli jakiegoś nadsystemu i tak możemy to do coraz wyżej wchodzić. Tak, tak. I przy czym no tutaj jest taka sprawa, że właśnie no dochodzimy do kolejnej sytuacji, że jeszcze tam
co było w tej nauczaniu Jana Pawła II, że w tym rozpoznawaniu sytuacji. Dlaczego? Bo jest takie coś jak wartościowa, czy też ekonomiczna teoria informacji. Właśnie, że informacja jest surowcem do podjęcia kolejnej decyzji. I teraz trzeba tak, trzeba też zdobywać, że tak powiem, wartościowe informacje, żeby odpowiednio dobrze zadziałać, na przykład odpowiedzialnie zadziałać. Mhm. Czy też zadziałać z własnym interesem. No, to jest użyjmy tego, że odpowiedzialnie, czyli zgodnie z własnym interesem, czy z interesem nadsystemu. Tu jeszcze jest zdanie od słuchacza APSHQ. Pojęcie wolności zaciera się z pojęciem do wolności, które oznacza rób ta, co chce ta. To ciekawe, no bo to prawda. Znaczy, no ogólnie się właśnie mówi, że no wolność rób ta, co chce ta, a tutaj jak dołożymy tą zgodność z naszym celem, no to rób ta, co chce ta, wtedy już nie jest wolnością. No bo rób tak, co chce ta oznaczałoby, że można też robić coś, co jest niezgodne z naszym celem, czy z naszym, z tym, żeby się sterować odpowiednio. Znaczy... Ale to jest dobra uwaga, bo ja bym nie łączył wolności, bo... Ale właśnie nie łączymy. Właśnie, no nie. Ja rozumiem tutaj słuchacza komentarz, że właśnie w takim rozumieniu, no jak to ludzie rozumieją, to pojęcie wolności się właśnie z tym zaciera, że to się mówi, że taka wolność, ta libertariańska, bo to ten pan, jeden z tych panów tam krytykuje... Jeden z panów krytykuje właśnie ten libertarianizm, że to jest to rób ta, co chce ta, ale to są dwa ogólne pojęcia. Bo to, że rób ta, co chce ta, to nie ma nic wspólnego z wolnością. Według tej definicji, którą tu próbujemy przedstawić. Rób ta to jest jedno. Rób ta to możemy zrobić wtedy, kiedy mamy energię do robienia, czyli... Ale właśnie, to wróćmy do tej energii. Żeby powiedzieć, no bo energia. Ta energia tutaj jest jednym z elementów kluczowych, bo pamiętamy jak o systemie autonomicznym, że mamy tam tą energię, którą jest pobierana, wykorzystywana i tam się pojawia takie coś jak moc swobodna. Może nawet zanim zajdziemy do mocy swobodnej, bo jest coś takiego, każdy system przetwarza energię i musi... potrzebuje energię jałową, żeby zaspokoić te swoje straty energetyczne, tak? I żeby to zrobić, musi pobierać energię z otoczenia. Musi pobierać energię z otoczenia, czyli żyć w przyjaznym otoczeniu. No takim pierwszym kryterium, żeby system mógł żyć, musi być to przyjazne otoczenie. Takie, może to być nazwanie, że takie ta wolność negatywna jest to jakiegoś, że no, można też, to jest trzeci sposób definiowania wolności negatywnej, czyli mamy przyjazne otoczenie, możemy sobie pobierać z niego energię, żeby żyć. No już jest super, nie? Dalej. Przyjazne to znaczy takie, że możemy pobierać energię po prostu. No może wystarczy nam do przeżycia. Do utrzymania, tylko do utrzymania życia, czy do utrzymania samosterowania? To już inna sprawa, no bo teraz tak, potrzebna nam jest ta energia, żeby wystarczyło na energię jałową i na energię roboczą. Roboczą, czyli, bo też jest potrzeba pewną użytkować moc na te właśnie pobieranie tej energii z otoczenia. No i jeszcze, co nam pozostaje, to jest ta moc swobodna, czyli możemy to użyć na samosterowanie się, tak? No i właśnie, i tu jest ten klucz, że... I to jest to rupta, żeby... To jest ta wolność pozytywna tutaj, tak? To jest ta wolność pozytywna, bo żeby być wolnym w pewnym sensie cybernetycznym, to oczywiście to nie jest pełna definicja, ale jedną z części jest to, że musimy mieć moc swobodną. Tak, tak. No bo żeby właśnie to wypatroszyć to hasło, rób ta, co chce ta, to trzeba mieć moc. Teraz tak, jak mamy tylko na moc roboczą, to robimy, ale nie to, co chce ta, tylko to, co musimy robić. To, co chce ta, żeby robić, to muszą być spełnione warunki. Dwa, musimy mieć energię tą jakąś swobodną. Cel. Ale chcemy, czyli musimy mieć cel. Musimy mieć cel. Tak.
I teraz. Czyli taki system, czyli według definicji Mazura, taki system autonomiczny, który ma moc swobodną większą od zera, a ponieważ jest autonomiczny, no to musi być cel, tak ja to rozumiem, no to, to wtedy mamy tą wolność pozytywną, tak? No tak. Ale to jeszcze nie, ale to jeszcze nie jest cała definicja wolności. No czy nie. To wystarczy? Czy to wystarczy, że to mamy tą zdefiniowaną wolność? A o co z tym brakiem przymusu? No, w ogóle przymus to... Ja na razie tego nie używał słowa, bo ja nie rozumiem, co mieli panowie na myśli. Ja się tu odnoszę do tych naszych, do tych dwóch wypowiedzi po pierwsze i do tych klasycznych definicji. Ja tutaj bym rozumiał, że ten przymus, on tu nie jest, on nie jest potrzebny do końca w tej definicji wolności w pewnym sensie, według mnie. No bo to jest to pytanie do naszych interlokutorów z tych dwóch wypowiedzi. Czy to oznacza brak bodźców? Czy to oznacza, że nie ma bodźców, które są niezgodne z naszym interesem systemu? No, ale... Tylko, że zauważ, że jak nie mamy bodźców, które są niezgodne z interesem systemu, to znaczy, że my możemy wypełniać nasz cel, tak? A to już wystarczy, że jeżeli wypełniamy cel i mamy moc swobodną dodatnią, to już oznacza, że my nie mamy tych bodźców wywołujących niezgodne, nie mamy tych bodźców, które nas blokują w pewnym sensie. Znaczy możemy je mieć, tylko je ignorujemy. Tak. Tylko pytanie, czy je możemy ignorować dzięki tej mocy swobodnej, czy w ogóle je jakoś ignorujemy? Rozumiesz? No bo może być tak, że przy jakiejś mocy swobodnej małej nie jesteśmy w stanie tych bodźców ignorować, tak? Ale przy większej mocy swobodnej jesteśmy w stanie i wtedy rzeczywiście możemy realizować nasz cel. No tak, no to jest... W przypadku sprzecznych interesów, no to dochodzi do tego rachunku mocy swobodnych, która stoi u podstaw tej teorii sterowania międzynarodowego. To są podobne rachunki, jeśli właśnie są sprzeczne, no to ten, kto ma większą moc swobodną, albo całkowicie, albo częściowo, narzuci swoją wolę. To jest tego typu sprawa. Ale no jest jeszcze, jeśli są te sprzeczne interesy, no to jest jeszcze ta walka informacyjna i nie zapominajmy o czymś takim jak manipulacja, czyli ukrywanie celu. Ukrywanie celu przed obiektem sterowanym. No bo teraz tak, no bo pan Karoń tam coś wspominał, on rozróżniał na przykład pan Karoń sprawy takie jak przemoc i przymus. Przemoc i przymus, no bo ten przemoc no to się takim kojarzy, no to takim chamskim rzeczywiście energetycznym sterowaniem i narzucaniem swojej woli, a przymus, do tego przymus to wrzuca takie różne manipulacje i to często tam różne takie przykłady z wychowania dzieci. No dzieci się do różnych rzeczy skłania za pomocą różnych tam manipulacji, perswazji, żeby no robiły. I teraz tak, no to co jest zgodne z ich interesem. Tak? Czy to są rzeczy zgodne? No bo tu się przymusza do rzeczy, które są zgodne z interesem. No bo jaki jest interes systemu autonomicznego? No, mieć no nie, no dobrze, ale tutaj mówisz o systemie i nadsystemie, tak? No, teraz... Znaczy nie, o dwóch systemach. Jeden jest no, dwóch systemach, tak, obiekt tak, sterowany system. I obiekt sterujący. No tylko, i też to... tylko zauważ, że tutaj poruszyłeś ten temat, że tutaj w tym przypadku dzieci mają zbyt małą moc swobodną i rodzice no. mają większą, w związku z tym no. mogą nimi sterować i oni w pewnym sensie wyznaczają, co jest celem. Tak. Tak, programują dzieci w ten sposób. Programują dzieci, no narzucają w jakiś sposób swoje cele, czy też. Tylko teraz jest to cała duża możliwość, duża, że tak powiem, możliwość opisywania poszczególnych sytuacji. I takie sprowadzanie tylko, że to jest... brak przymusu, przymus i przemoc,
to wydaje się, no nie wiem, mało diagnostyczne, bo może być na przykład zmuszanie energetyczne, typu sieć tu, zamykam cię pod kluczem i tu masz tu wkuwać tę tabliczkę mnożenia. Albo, bo ja tak chcę, albo można być podejść manipulacją, typu przez różne takie gry i zabawy nauczyć jakiejś przydatnej umiejętności dziecka. Dalej, można wytłumaczyć po prostu, słuchaj, no to jest dla ciebie dobre i bez żadnych manipulacji ani przymusów energetycznego, tylko informacyjnie po prostu indoktrynować, programować. To jest ta sytuacja właśnie, gdzie jest ograniczona na ta, nie wiem, no ta wolność negatywna, czyli no nie jest to w takim, nie jest to dziecko pozostawiane w próżni, prawda? Takiej zupełnej, tylko ciągle jest bombardowane jakimiś bodźcami, czy to informacyjnymi, czy to energetycznymi, i to przynajmniej no, cała masa różnych rzeczy może się wydarzyć. Dalej, jest coś takiego jak, znaczy też mi takie nachodzi skojarzenie z tym wolnością, przymusem i nieprzymusem, że znacznie bardziej takie diagnostyczne jest chociażby ta teoria motywacji Koseckiego, bo tutaj no, mamy te różne teraz konflikty, zderzenia cywilizacji, które, te mieszanki cywilizacyjne, w zasadzie to powinniśmy powiedzieć, mieszanki cywilizacyjne, tak? Są systemy o dominujących sterowaniu, na przykład ten łaciński to będzie etyczny i bizantyński prawnym. I tu jest na przykład no, ścieranie się. To też można, no, jeśli będzie człowiek jakiś taki łacinnik w państwie łacińskim, no to nie będzie odczuwał ograniczania swojej wolności. Tu zauważyłeś to, co ja chciałem wcześniej powiedzieć, że mając tutaj teorię motywacji dodaną, no to w tym momencie ta definicja wolności dla danego systemu autonomicznego może wyglądać inaczej. To, co powiedziałeś, mamy łacinnika w łacińskim, on się czuje wolny. Tak. A Bizantyniec w jakimś takim państwie niemieckim, on też się będzie czuł jako tutaj wzorowy obywatel, który bardzo dobrze się czuje. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo tam wolność, niewola i tak dalej. A przypomnielibyśmy tu właśnie tę definicję mazurowską szczęścia, bo w tym wszystkim taki wolność, niewolność... Czyli zgodność charakteru z otoczeniem. Z sytuacją, tak? Powinniśmy się, jak będziemy tak sterować, no to będzie to sytuacja na nas szczęśliwa, no dobra. Po prostu, czy to jest wolne, czy niewolne. No niektórzy tam lubią być, nie wiem, tam zniewalani i tak dalej. Może, bo wolą mieć inne, że tak powiem, rzeczy zaspokojane, a inni wolą na przykład produkować jakieś decyzje ciekawe. I to też zależy od różnych spraw. Od różnych spraw, nawet dynamizmu charakteru. Jeden będzie wolał kontrolować pewne rzeczy, a drugi będzie wolał być kontrolowany. I będą szczęśliwi. No, nawet zachęcamy do naszego odcinka, gdzie mówimy o miłości. No i tam jest pokazane, że te dwie takie tutaj skrajności jak gdyby są jedną z lepszych połączeń charakterologicznych. Tak? Tak, tak. Ale myśmy się rozgadali, a tutaj nasi słuchacze... Nasi słuchacze też się tam rozgadali. Są tam... Tylko myślę, że to jest taka dyskusja pomiędzy chyba słuchaczami, ale czy to będziemy przytaczać? To zaraz, bo jeśli uważam, że ktoś chcieli, to może zapraszamy na antenę. Na antenę. Tutaj był temat kolektywizmu. Nie wiem, o co tu... Może byśmy zaprosili, bo nie chcemy jakoś tam komentować, bo nie wiemy dokładnie jakiś kontekst i nie chcemy tu pseudo informować, także zapraszamy na antenę.
A czy może są jakieś pytania? No my tak oczywiście próbujemy, tutaj kręcimy się wokół tej definicji. Myślę, że do końca jej nie podaliśmy w pewien sposób, ale gdzieś tam przybliżyliśmy się trochę do tego. Ale, bo też tak, ja to nie chciałem definiować, nie definiować wolność, bo to jest znowu coś takiego jak to Mazur to dobrze zauważył, bo to jest takie bawienie, zabawa w leksykografię. My to badamy znaczenia słów i tak dalej, a lepiej jest właśnie opisać zjawiska, jakie towarzyszą w ludzkim... Ale właśnie próbujemy to opisać. No po pierwsze, co powiedzieliśmy, no że te tylko ekonomizm, no to jest za wąskie spojrzenie. Musimy popatrzeć na z lotu, nie z lotu szczura, tylko z lotu ptaka. No i teraz patrząc z lotu ptaka, widzimy ten system autonomiczny, no i w tym systemie tam rozróżniamy, no i widzimy, jak te energie przepływają, jak jest część energetyczna, część informacyjna. No i pierwsza sprawa do definicji wolności, do zrozumienia wolności, no to energia. No musimy mieć energię swobodną, musimy ją mieć, tak? Potem druga sprawa jest z tymi bodźcami, no musimy być na tyle silni tą energią swobodną, żeby te bodźce blokować i sterować się tak, jak chcemy, tak? Czyli a żeby się móc sterować tak, jak chcemy, rób ta, co chce ta, no to musimy mieć cel. Otóż a żeby mieć ten cel, to już też się pojawia to samej cybernetyki mazurowskiej, to nie wiem, czy znajdziemy tu definicję celu. Trzeba by się tu odwołać to, co powiedziałeś przed chwilą, do teorii motywacji i tutaj te cele mogą być różne dla systemu autonomicznego, który ma inne motywacje. A nie tylko motywacje, bo też ma różny, że tak powiem, w innej fazie energetycznej jest, tak? Czyli ten dynamizm charakteru ma różny. Czyli te wszystkie elementy trzeba być brać pod uwagę, żeby móc przybliżyć się do tego, jak, czym jest ta wolność. I z tego powodu prawdopodobnie wynikają te nieporozumienia, chociażby to, które tam wynikło między tymi dwoma panami, o których tu wspominaliśmy. Być może oni obydwoje mają rację. Według własnego charakteru, własnych, że tak powiem, motywacji, oni obydwaj definiują wolność i rzeczywiście rozumieją wolność jako wolność, każdy inaczej, i obydwaj mają rację. No może, no tylko jakoś nie znajduję w tych teorii, które oni przytaczają. No. Ale nie, ja tu nie mówię, w tym momencie nie mówię o teorii, ja tylko mówię o ich zrozumieniu. Oczywiście nie wiemy dokładnie, jakie jest zrozumienie, ale tylko mówię, że ten wymiana zdań pomiędzy nimi, może to wynika tylko z tego, a tak jak powiedziałem, żeby spojrzeć na wolność, to musimy ten proces opisać i my próbujemy tu opisać cybernetycznie poprzez przepływ energii, no i przepływ informacji, no a z tą informacją, jakbyśmy powiedzieli, tutaj się przejawia na czacie, widzę, że jest takie, ktoś tutaj powiedział, że nie możemy być wolni w sferze energomaterii, ponieważ jesteśmy w tej części złączeni ze światem, który jest energomaterialny, tutaj pan Daniel, i wcześniej było, że możemy być wolni tylko w sferze informacyjnej, to znaczy możemy tylko mieć wolny, niezależny nasz korelator. No niekoniecznie, no tak samo jak korelator mamy tylko taki, jak sobie go napełnimy bodźcami. Tak, jak sobie go napełnimy bodźcami, bo zauważmy, no, strukturę naszego korelatora, no, tam to Kosecki, tam takie, znaczy, no, nie hipotezę, bo to już u Mazura było. No, nie rodzi się człowiek, będąc jakąś taką tabula rasą, od razu w korelatorze są pewne skojarzenia, po prostu, żeby mógł działać, jakieś po prostu tworzyć się, aby się mogły tworzyć kolejne rejestraty, to już muszą być te pierwotne rejestraty. I to też nie jest tak, że możemy być zupełnie wolni w sferze myśli. Nie. To nie jest taka też swoboda. To zależy od tego, jakim bodźcom jesteśmy poddawani. To jest u Mazura wprost powiedziane. Niemożliwe jest, przedstawił dowód na to, że niemożliwe jest całkowite zderejestrowanie bodźców pierwsze, które powstały. I to na przykład potwierdza takie klasyczne wychowanie, że no, chronienie jest przed złym wpływem, bo to czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Nawet ludzie starzy po prostu to pamiętają rzeczy doskonale z tej młodości. To są rejestraty, których nie
nie jesteśmy w stanie wymazać. I otoczenie informacyjne jest tak samo ważne jak właśnie otoczenie energetyczne. No tak, ja tutaj się zgadzam. To jest to. Bo tutaj ta struktura motywacji też w jakiś sposób jest tam kształtowana i ona też nie jest tabula rasa na samym początku. I to też jakieś można by powiedzieć, że to by było ograniczenie wolności w pewnym sensie, ale to nie jest do końca, bo tak żeśmy powiedzieli, tutaj ta wolność to jest to, żeby właśnie sterować się według naszego celu i żeby mieć tą energię swobodną do sterowania. Ja to tak rozumiem z cybernetycznego punktu widzenia, powiedziałbym. No tak, bo tutaj nawet pan Arkadiusz mówi, że dla biznesmena będzie... Aha, bo to takie... Mam takie inne skojarzenie właśnie. Pan Arkadiusz mówi, że osoba w motywacjach poznawczych musi poznawać świat, że to jest najważniejsze za takiej osoby. Dla biznesmena oczywiście będzie to gospodarka kapitalistyczna, aniżeli komunistyczna. Ja tam nie wiem, czy tak będzie, bo... I w komunizmie też wyrosły niezłe fortuny. To jest. Ale to co wcześniej powiedziałeś tutaj jeszcze przed audycją o tym, to może powiedz różnicę między systemem komunistycznym a socjalistycznym. To taki kawał jest, bo czy to ten z Radia Erewań, czy nie z Radia Erewań, no czym się różni, no bo mówią kapitalizm. To jest wyzysk człowieka przez człowieka. No a w socjalizmie jest na odwrót. No. Socjalizm jest na odwrót. No, to z tym to jest tak naprawdę duża jest taka sprawa, no kto ma jakie informacje, bo nawet w tym biznesie to przede wszystkim bardzo ważne są przecież informacje i kontakty. No taka informacja, no to w tej gospodarce takiej kapitalistycznej, no tylko nawet pan Pitoń to chyba przynajmniej dwie definicje kapitalizmu podaje. Więc nie wiem, jaka ta gospodarka kapitalistyczna ma pan tutaj Arkadiusz Aureliusz na myśli. Bo ważne są informacje, no czy to kto kupi i tego. Czy pan APSHQ pyta, czy panowie uczyli się logiki? No, uczyliśmy się logiki. Tam nawet, chyba jakoś nawet troje z egzaminu miałem na studiach z logiki, także z takiej klasycznej. No, klasycznej żeśmy się uczyli. Tak. A tej aksjomatyczno-informacyjną, no to tak... To żeśmy studiowali, tak jak każdy miłośnik NAI. NAI, no. Także... To nasza odpowiedź na to pytanie. No. Jeszcze z całą tą wolnością, no to jest też taka związana, ja bym tu przeszedł do takiej sprawy jak też decyzje. No jak powstają decyzje? No to też jest wynik właśnie zawartości koloratora, zawartości akumulatora. No i też homeostatu, jaki jest. Bo jeszcze żeśmy tutaj tak mało dzisiaj powiedzieli o tym homeostacie, który może być kluczowy dla takich pewnych aspektów, można powiedzieć, takiego wolnościowego podejścia, myślenia, bo... No ale to, co żeśmy powiedzieli, no, że ale... jednym z opisów wolności jest to, że musimy mieć ten cel. Musimy się sterować zgodnie z celem. No a tutaj homeostat do tego, no on do tego służy de facto. Tak. Tylko właśnie też docent Kosecki wprowadził pewne, że tak powiem, pojęcie. Mianowicie element, jakim jest potencjał swobodny w homeostacie, bo Kosecki i Mazur mieli różne podejścia przy opisywaniu procesu autonomicznego. Mazur był deterministą. Mazur był deterministą, a Kosecki podejście takie statystyczne. Statystyczne preferował i tutaj właśnie wprowadził takie podejście
w homeostacie tego potencjału swobodnego, takie no coś, co powiedzmy odróżnia nas od zwierząt, bo dalej mówił, że to, ja to tak sobie to interpretuję już, że to umożliwia nam realizowanie innych motywacji niż tylko witalne. Bo tu można się sterować już z interesem ekonomicznym, prawnym, etycznym i tak dalej. A jakby tego nie było, to reakcje byłyby takie no czysto, czysto witalne. Byłyby to reakcje czysto witalne. I też pamiętam z tego z wykładu, że człowieka odróżnia też od innych, no nie wiem, tam zwierząt, że jest w stanie popełnić jakieś takie samobójstwo, nawet gatunkowe, albo no, poświęcić się dla innych. Pan Daniel chce tu się do nas połączyć, zaraz to spróbujemy. To dodamy do rozmowy może tutaj. Nie próbujemy się łączyć z naszym słuchaczem teraz. Halo, halo, witamy serdecznie. Nie ma jeszcze? Halo, halo. Halo, halo, witamy. Witamy, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszymy się, że się pan podłączył do nas. Ja sobie tutaj wyłączę jeden kanał, żeby... Tak, 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 bo to jak w Radiu Maryja. Prosimy ściszyć radioodbiornik tutaj. Ja już zaraz ściszam. O, chyba teraz... Oczywiście muszę... zapraszamy też, żeby dawać datki jak w Radiu Maryja. Wyślemy tutaj adres. Oczywiście. Dobrze. Bitcoinowy oczywiście. Ja tak właśnie odnośnie tej wolności, bo tutaj panowie o niej cały czas rozmawiają. Momencik, o jestem. I chciałem coś takiego zauważyć, bo no, Kosecki i Mazur przede wszystkim definiowali system jako samosterowny, tak? Ten autonomiczny, który zapobiega utracie sterowania, tak? Tak. Nie wiem, czy dobrze poprawcie. Tak, mnie, tak, tak, dobrze, dokładnie. Jeżeli źle mówię. Dobrze, dobrze. No i teraz zauważcie, że człowiek nie jest tak naprawdę takim autonomicznym do końca systemem, no bo ciągle coś na nas tam wpływa, tak? Jeżeli byśmy chcieli zdefiniować wolność, moim zdaniem, to musimy tak trochę wrócić, znaczy może w taki sposób, może nie cybernetyczny na początek zacznę, bo cybernetykiem jestem mocno hobbystą i mocno początkującym, ale może w taki sposób. Człowiek kiedyś był niewolnikiem, tak? Walczył o to, był własnością kogoś, walczył o to, żeby się uwolnić, tak? No mamy tam powstanie Spartakusa, no, ludzie chcieli się uwolnić. Następnie można powiedzieć historycznie, gdzieś tam człowiek pracował u pana na roli i tak dalej, no bo może nie był już do końca niewolnikiem, ale no jego praca była, no nie mógł postępować całkowicie swobodnie. Stąd wszystkie rewolucje i różne inne takie zdarzenia. Jeżeli zaczął się kapitalizm, no gdzieś tam już ten XVIII-XIX wiek, praca człowieka była zawłaszczona, a praca jest też naszą jakby ludzką własnością. Człowiek też próbował tą pracę uwolnić. No, między innymi rewolucja, może i nawet październikowa i tak dalej, była próbą dalej uwolnienia tego człowieka, czyli ten system człowiek, jak już tutaj tak cybernetycznie, no cały czas próbuje uzyskać jakby wolność, tak? Uzyskać jakby, no może tą cały czas ten wpływ na niego, który jest gdzieś tam zewnętrzny, to zawłaszczanie człowieka, no, obecnie to się odbywa w taki sposób, że jest jego praca no, przedmiotem jakby obrotu gospodarczego, jest wyceniana i kupowana i człowiek próbuje się uwolnić. I jakby w taki szeroki sposób można by zdefiniować tą wolność, o której mówię. Tam pisałem wcześniej, że tak naprawdę nasza wolność gdzieś tam może być realizowana, żeby nie naruszać autonomii innych poprzez umysł, myślenie. No tak bym to jakoś definiował. Cały czas ten system człowiek dąży do tego, żeby wpływ zewnętrzny na niego był jak najmniejszy, tak? Wiadomo, że się nie możemy w tej swojej energomaterii uwolnić, no bo jesteśmy częścią społeczności ludzkiej, prawda?
I nie możemy być wolni, bo... No ale co to znaczy uwolnić? Ale co to znaczy uwolnić? Bo dlaczego mielibyśmy się chcieć uwolnić w części energomaterialnej? My potrzebujemy energii, żeby się sterować. Oczywiście, oczywiście. Ja uważam, że tutaj nie chcemy. Chcemy natomiast... Tak. Chcemy natomiast uwolnić się od wpływów. Wpływów na nas, wpływy są różne, nawet te bardzo subtelne, kulturowe dokładnie, chociażby, dokładnie. To już jest bardzo duży wpływ, tak? Wszystkie kody, nie kody, no, na nas wpływają. Już nie mówiąc o takich prostych rzeczach, możemy być wolni, teoretycznie wszędzie wyjechać, ale na przykład załóżmy manipulacja, czy w mediach, czy jakakolwiek inna, również czyni z nas jakby te istoty niewolne. I zawsze walczymy po to, żeby tą swoją wolność zrealizować, tak? Żeby tego wpływu na nas nie było. No tak jakoś definiuje tą wolność. No nie, no to ja się tutaj ale... z tym całkowicie zgadzam, że tutaj, ten nasz cel, tak? Cel tego systemu autonomicznego jest właśnie się tak sterować, żeby się próbować uwolnić od tej manipulacji. Aczkolwiek my tu żeśmy też powiedzieli o tym temacie motywacji, że może się okazać, że nie do końca taka jednostka, która jest, ma motywacje silne, na przykład prawne, no to ona będzie się czuła właśnie w tych normach prawnych lepiej niż w takiej systemie sterowalnym poprzez etykę chociażby takim łacińskim. No i to jest pytanie, czy ona jest wolna, czy się będzie chciała uwolnić. No to też nie do końca tutaj... No to dlatego moja obiekcja do jakiegoś takiego gorączkowania się tą wolnością, niewolą, polega na tym, że tak naprawdę wolność jest mało diagnostycznym pojęciem. Ona jest stereotypem. Ona jest stereotypem ogromnym. Ale nie zgadzam się, że jest mało diagnostycznym, ponieważ dla wolności wybuchały wszelkie wojny i rewolucje. Ale co to znaczy dla wolności? Stereotypy służą do wywoływania określonych działań. Wolność za naszą, wolność waszą i tam od razu skaczą bagnet na broń, to tamto bombę rzuci i ten, no to to jest stereotyp, bo ty jakby go tak spytał, za co ty konkretnie walczysz, a to jest nie jeszcze, wiem. Na początku tam cybernetyka i charakter jest bardzo... Znaczy, o tą swoją, przepraszam, samosterowność właśnie. Tylko że... A to... jest ona wolnością, no w tym takim sensie... Tutaj się zgodzę, my nie będziemy polemizować, tylko ja się zgodzę, że tutaj samosterowność, tak. Samosterowność, czyli ten cel, to samosterowność to tak, ale to nie jest tożsame z wolnością, ta samosterowność. Ja się tu zgodzę, że ta wolność może jest troszeczkę, może to przesada, że jest stereotypem, ale nie do końca jest takim diagnostycznym pojęciem, bo o samosterowność to ja się zgodzę, że walczymy, że walczyły i wybuchały powstania o samosterowność, ale też wybuchały powstania o sterowność tylko od innego, prawda, bodźca. No teraz podstawowa sprawa. Czy jesteśmy w stanie sobie jakiś postawić cel? Bo w ogóle, jeszcze to na początku chciałem powiedzieć. Całe problemy, jakie... Bo człowiek żyje, tak? Jeden, drugi, trzeci, wszyscy żyją. Oni rozwiązują jakieś problemy, które stawia rzeczywistość. To Mazur zrobił taką prostą klasyfikację tych problemów. Na poznawcze i decyzyjne. Poznawcze, czyli obserwacje, klasyfikacje, eksplikacje, czyli zauważenie tych różnych elementów otaczającego nas otoczenia, relacji, znalezienia, znaczy jakiegoś ponazywania ich i znalezowania i zdefiniowania relacji między nimi, zaobserwowania. I te problemy decyzyjne, czyli właśnie trzeba mieć jakiś postulat, czyli cel, i jego realizację, czyli tam optymalizację i wykonanie. No ale ludzie wszyscy rozwiązują jakieś problemy. I mówienie tutaj o wolności to jest takie troszeczkę mieszanie w głowach, bo każdy powinien się ogarnąć, czyli zobaczyć, w jakim świecie żyje, jaki jest on sam, poznać siebie, poznać otoczenie i na tej podstawie zdefiniować, co ja chcę w życiu robić. To w takim filmie było dobrym to pytanie. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcesz w życiu robić i potem to robić. W oparciu o wiedzę, w oparciu o
jakiś taki zoptymalizowany plan działania. Tego ludzi nie mówią, bo nikt nie mówi nawet z tych rewolucjonistów czy Lenin i tak dalej. No słuchajcie, tu każdy musi sobie poznać rzeczywistość. Zobaczcie, w jakim świecie wy żyjecie, sobie tutaj zróbcie. Nie, co on takiego mówił, tu tam ziemia dla chłopów, fabryki dla robotników. On od razu cele wszystkie im podał i robić. Teraz to robimy. Czyje oni cele realizowali? Czy oni walczyli o swoją wolność? To dlatego uważam, to jest pojęcie mało diagnostyczne. To jest stereotyp, który służy do manipulacji ludzi. A wolność, to mówię, ja nie wiem, czy wolność na przykład, bo my postulowaliśmy pewne tutaj takie definicje, że wolność to może być tam synonimem tej energii swobodnej, tak? Albo inna rzecz, że czy wolność to może być tożsama z tym potencjałem swobodnym w homeostacie, który że tak powiem, te niedeterministyczne decyzje może powodować. Ja właśnie chodzi o to, żeby rozpoznać sytuację i potem się zastanowić, czy rzeczywiście o jakich zjawiskach my mówimy. Bo teraz, bo jakbym zapytał pana, panie Danielu, no walczyli o wolność, prawda? No na przykład o, no dajmy takiego Spartakusa, na przykład. No walczył o wolność. Czyli o co on walczył? Konkretnie. Jaka była jego sytuacja i to takie zjawisko, jakby pan opisał. Znaczy ja tylko pokazuję, no jakby tutaj, jakby taki cały ciąg zjawisk, bo walczyć o wolność, taką wolność w sensie takim, żeby nie być czyjąś własnością, a walczyć o wolność w myśleniu, to są bardzo jakby dwie bardzo odległe sprawy, ale de facto no powodowane takim jakby jednym, nie wiem, celem człowieka, intencją można powiedzieć, czy motywem. I tutaj to można by zrównać tak naprawdę w sobie. Znaczy, to bardzo, już przerwę panu, bo bardzo ciekawą sytuację, rzecz pan zauważył właśnie, że tutaj taką naturalną intencją, motywem, bo to jest taki przejaw motywacji witalnej, moja pozycja w stadzie. Ja chcę być niezależny. Natomiast chcę też jedna sobą. Jest rzecz, że wolność to nie musi być coś realnego, że kto musi istnieć na świecie. Załóżmy, że w ogóle nikt nie jest wolny i prawdziwa wolność nie istnieje, też tak, ale nie jest powiedziane, że ludzie do tego nie dążą, tak? I jeżeli mówimy o stereotypach, ale jeżeli to powodowało no, na przestrzeni wieków, czy nawet tysiącleci, różne działania ludzi, no to nie możemy to tylko jakby zamykać, że jest to stereotyp i niediagnostyczne, więc tego nie ma. Należy to wziąć pod uwagę i myślę, że cybernetycznej analizie też należy to wziąć pod uwagę. Natomiast nie wiem, czy cybernetyka jako nauka o sterowaniu się tym w ogóle zajmuje tak naprawdę, bo Kosecki, ja to akurat jego wykłady tylko na panowie go lepiej pewnie znali osobiście, ale mówił, że w pewną sferę jakby już duchowości cybernetyka nie wchodzi, tak? A myślę, że to jest pojęcie troszeczkę z tej sfery, tak? Aczkolwiek ze sfery informacji na pewno tylko i wyłącznie, tak? Znaczy, no, też duch to informacja, tak po No nie, też to że nie wchodzi, to tak, aczkolwiek tutaj ta część informacyjna jest też trochę niepoznana, bo niestety docent odszedł i tam dużo rzeczy nie wyjaśnił i myślę, że ten temat właśnie informacyjny jest ciekawy i tu pan bardzo dobrze zauważył, że jeszcze trzeba się zastanowić nad duchowością, która jest informacją de facto. Jest informacją, dokładnie, tylko tą informacją, która jakby można powiedzieć, no ja mówię, krótko się tą tak zafascynowałem, trochę powiedzmy cybernetyką, niedługo się tym zajmuję, ale jakby samą informację dla mnie dzieli się ona jakby na dwie części. To jest ta informacja, w której zawiera się też troszeczkę energii, jest ona przenoszona, no wiadomo, tak, że korelator też potrzebuje tej energii sterowniczej, tak, on tak to nazywał, tak. Natomiast jest jakby sama informacja, czysta informacja, tak?
która wiadomo, no w świecie nie istnieje, bo nie, w tym naszym realnym, bo nie, ale jednak ona jest. Tak? I chyba tą częścią, o tej części docent mówił, że tą częścią cybernetyka się nie zajmuje. Aczkolwiek no, widzimy tutaj wyraźnie bardzo, że informacja steruje, informacja jest ważniejsza niż tak naprawdę energia, materia, no, steruje całym naszym światem. Teraz jesteśmy w wieku informacji, to teraz oczywiście, że jest ważniejsze. No tak, to jest takie założenie spirytualistów, tak, że to duch jest przed materią. Na początku było słowo podobno. No tak, tak. Ale to jest informacja. No, także... no ale w każdym razie no, odchodzimy troszkę od tematu. Bo to wziąłem o wolności, to gdzieś tak mam zaczerpnięte z czytania dzieł Rudolfa Steinera. On był takim filozofem, ezoterykiem. Jest też takie, on pokazał bardzo ciekawą rzecz. Hasła rewolucji francuskiej to było wolność, równość i braterstwo, tak? I pokazał jedną rzecz, jak źle rozumiana wolność, na przykład wolność właśnie w tej sferze takiej energomaterialnej, rób ta co chce, tak? Ktoś tutaj napisał, to właśnie przeradza się w swawolę. No. I że należy dobrze rozumieć te hasła i powiem wam taki bardzo krótki algorytm, jak on to opisał, że właśnie wolność należy rozumieć w sferze umysłu ducha, czyli żebyśmy wolno myśleli, nie manipulowani i tak dalej, już tych takich bardziej subtelnych ten. Braterstwo w sferze gospodarki, żebyśmy w sferze gospodarowania traktowali się jak bracia, traktowali się tak wspólnie i sprawiedliwie. A równość w sferze prawa, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, tak? Bo równość też była źle rozumiana, na przykład taka jak w rewolucji robotniczej, tak? Wszyscy porówno, tak? Pan profesor tyle samo, co pan, który jeździ, załóżmy, na traktorze, z całym szacunkiem do pana, który jeździ na traktorze oczywiście. Ale właśnie jakby on zwrócił uwagę na właściwe rozumienie w właściwej sferze każdej z tych określeń, tak? No to tylko taka uwaga, żeby tą wolność właśnie nie na wszystko, na to, że możemy robić, co chcemy, że możemy... No bo my nie mówimy to, tylko mówię, że tak powiem, prezentujemy różne opcje, to znaczy możliwości zdefiniowania, inaczej. Wysłuchaliśmy takich tych właśnie dwóch wystąpień pana Karonia, pana Pitonia. Oni operują tym właśnie pojęciem, czy też słowem wolność i teraz tylko nie wiemy, co dokładnie oni mają na myśli. Jakie ona ma znaczenie sterownicze, to zjawisko, które oni opisują. Co to jest w ogóle? I my próbujemy dociec. No, myślę, właśnie, że ma na przykład takie, że załóżmy, że jest system, który no, sam się nie steruje, tak? I gdzieś tam inny system próbuje go, nie pamiętam jak to się nazywa, samosterowny. Samostat jest poza i ktoś go tam próbuje podsterowywać, ten system. Tak. To właśnie na przykład pojęcie wolności jako jakiegoś naczelnego motywu takiego ludzkiego jest wykorzystywane do różnych manipulacji sterowniczych w sferze informacji oczywiście. Myślę, że to w ten sposób jakoś należy pojąć. To znaczy, no bo ten się nie może panowie sterować... Panowie by chcieliby tu to przypisać do tej właśnie potencjału swobodnego, tam w tym homostetycznym gdzieś, w tym potencjale, tak i tak dalej. No zastanawiam się też. No bo to nie jest też tak, że bo z tym... Bo tak, ten system samosterowny, no to tak, nie jest cel, ma zadawane z zewnątrz. No właśnie, bo to jest ten cel, myśmy mówili o tym celu, no i system samosterowny nie ma celu sam w sobie, tylko ma cel zadany przez ten zewnętrzny homeostat. I tutaj oczywiście on może mieć dużą moc swobodną w pewnym sensie, natomiast ten cel będzie całkowicie niezgodny z jego de facto interesem. No i taki system, no ten system no nie będzie wolny według nas tutaj tego, co opisujemy. No,
to nie można mówić o wolności. No to są te kraje, na przykład jakieś tam kolonialne, podległe, jakieś takie, już mówimy o jakichś takich relacjach politycznych. No natomiast jeszcze jest jedna sprawa taka związana już z tym systemem autonomicznym, który ten, posiada ten homeostat, to też są takie w trakcie jego działania, tego procesu, pojawiają się punkty takie bifurkacyjne, polifurkacyjne, że on może podjąć te swoje decyzje. To jest chyba właśnie w oparciu o ten swój potencjał swobodny. A mam taką myśl, czy my przypadkiem nie mylimy tutaj troszkę wolności z niezależnością? Prawda? Bo mówimy o niezależności systemu, a to najprawdopodobniej w takim rozumieniu właśnie czysto filozoficznym, no nie jest to prawdziwa wolność i nigdy ona nie będzie, tak? Bo gdzieś... Panie Danielu, ja proszę mnie źle nie zrozumieć. My tak naprawdę mówimy o różnych zjawiskach, po to, bo właśnie, żeby pokazać, jak różni ludzie rozumieją wolność. No my nie chcimy sobie prawa, żeby zdefiniować wolność całkowicie. Nie. My tylko pokazujemy rozumienie wolności, różne rozumienia. Bo mówiliśmy o klasycznych, mówiliśmy o tych dwóch wypowiedziach. Tak naprawdę... I przepraszam, Maćku, ci przerwę, ale też jeszcze staramy się cybernetycznie podejść do tego tematu i zastanowić się. I tak naprawdę oczywiście do prawdy na razie może tutaj nie dojdziemy, aczkolwiek prawda, tylko prawda jest ciekawa, ale próbujemy się zbliżyć. No też to jest też celem naszego radia, no próba zbliżenia się do tej prawdy, no bo ona nas tylko wyzwoli. I też, żeby tam zrozumieć tą wolność, no to trzeba też nie być sterowalnym w pewnym sensie i mieć też no ten nasz korelator też powinien mieć informacje nie jakieś tam zakłócone w pewnym sensie. No i my tak oczywiście, tak jeszcze raz powiedziałem, nie próbujemy tej wolności do końca zdefiniować, no bo to jest trudne, nie. Ale no, tak my, rozmawiamy. Uważam, że ta wolność funkcjonuje w takim powszechnej obiegu jako właśnie stereotyp. To nie jest zdefiniowane pojęcie. Nawet i tutaj się zgodzę z tobą, Maćku. Jest stereotyp. No to jest stereotyp. Niestety jest to stereotyp. Pan Pitoń ujął na przykład to wprost, że wolność to przecież każdy wie, co to jest. No tylko, że każdy wie, pewnie po swojemu to tak czuje. A jeżeli chodzi o takie tutaj, powiedzmy, porównanie do systemu cybernetycznego, to ja bym powiedział tak, że cały system autonomiczny, powiedzmy, może być mniej lub bardziej, no powiedzmy, niezależny, tak? No bo on nigdy... A jeżeli mówimy o wolności, to oczywiście może być, to jest moja jakaś taka definicja, to ja bym to jednak odnosił do sfery korelatora, tak? Że jeżeli on działa w jakiś sposób, jak najbardziej bez wpływu, to co pan tutaj zauważył, to wtedy jesteśmy jak najbardziej wolni, kiedy to działanie jest wtedy jak najbardziej, powiedzmy, nasze. To tu bym tak tą definicję wolności spróbował zamknąć troszeczkę. Tu się zgodzę, ale też sferze. Jeszcze musimy to, coś myśmy wcześniej powiedzieli, że no, po pierwsze ten cel, no to jest jedna rzecz, a druga, no to też ta energia swobodna jest niestety potrzebna, no bo wtedy nie będzie tej pełnej wolności, a nawet jakby ten korelator sobie działał tak jak chce. Także to jest złożony proces i to co mówimy, tutaj się pojawiają te inne słowa, czyli tam swoboda, wolność, brak przymusu, no i to każde słowo trzeba by rozpatrzeć osobno i tak się zgodzę tu z tobą, Maćku, myślę, że dobrze zauważyłeś, że ta wolność to jest taki stereotyp. No, albo bardzo, no bo też... Ciekawe tutaj jest wpis naszego słuchacza APSHQ, że wolność jest to możliwość ustanawiania porządku normującego, czyli ograniczającego wolność. I dalej, że ten, kto to zrozumie, będzie naprawdę wolny. No, tylko tutaj to jest takie trochę, nie wiem, może proszę mnie wy tego... z błędu może wyprowadzić, ale to uważam, że to jest takie podciąganie się za własne portki do góry. Bo definiowanie za pomocą yy,
tych samych pojęć. No ale może tutaj warto, powiedzieć, że no jest to jakiś stereotyp. No. I każdy go rozumie jakoś tam inaczej, no. Tak jak został zaprogramowany. Tak. I może to jest właściwe podejście do tego tematu, co by niestety oznaczało, że to, co pan tutaj powiedział, te wszystkie rewolucje o wolność, to tak naprawdę może one były o coś innego, a ta wolność to był tylko taki stereotyp, który był użyty do jakiejś tam manipulacji. Może tak było. Także. Ale dziękujemy za wypowiedź. Dziękujemy. Bardzo możliwe, no nie chcę już zakłócać dalej państwa, że tak powiem, audycji, ale dziękuję. Bardzo dziękujemy, tu nie chodzi o zakłócanie. My chcemy rozmawiać, bo próbujemy tą Polską Szkołę Cybernetyki ciągnąć dalej. No, niestety też nie jesteśmy tutaj. No brakuje, że tak powiem, kadr trochę. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom. Tutaj 10-11 w porywach nas słuchało, także jakieś tam zainteresowanie jest. Jeśli można, to mam takie pytanie. Czy są gdzieś takie, nie wiem, państwo organizujecie jakieś spotkania, takie wykłady typu, jak był gdzieś, były tutaj pan docent Kosecki swojego czasu robił, czy jest coś takiego? A teraz będzie w Warszawie, to zareklamujemy, to. Prawda, tam nie wiem, może my się też pojawimy, będzie ten zjazd NAI, tak, Maćku, coś tak, to będzie zjazd NAI w Warszawie 14-15 października. No to jest grupa warszawska. Ta warszawska NAI. Oni tak? tam mhm. różne prowadzą dalej wykłady i uczniowie. Wiem, że w tym. Wiemy też, że chyba w Poznaniu ktoś tam, jakaś grupa działa. Też jest. Także będzie można, jak pan... To nie wiem, zależy, gdzie w którym miejscu się pan znajduje. To prosimy o maila, to tam, czy tam na Skype'ie, to tam powiemy, czy, albo gdzie pan, można. Albo pan sobie się po prostu bezpośrednio z nimi skontaktuje, bo można, to... można pojechać, oni tam zapraszają. Teraz coś organizują, także to jest jedyne. To właśnie było, oni prowadzili temat, no tam docent wykładał w NAI. Takie. Warszawa, te ostatnie wykłady miał to najlepiej opracowane w ten sposób, takie ciągi wykładowe, to oni to robili i kontynuują tą sprawę. A my to tak z innej strony próbujemy odnieść taką, czasami ustosunkować się do takiej bieżączki, ale wydaje się nam ważnych spraw. I bardzo ciekawie, bo to cały czas jest też taka sprawa. Były też takie wykłady i to w ramach tego cyklu NAI też mówił docent Kosecki w tej cyklu PSC o stereotypach i ich roli w sterowaniu. I też o stereotypach mówił pan Andrzej Wronka, bo to jest właśnie takie kluczowe, bo to było widać w tej dyskusji pomiędzy tymi dwoma panami, Karoniem i Pitoniem, że no to takie były no po prostu takie emocje. Przerwę, ale muszę przeczytać pytanie od słuchacza z pseudonim AR. A ten pan, co się dołączył, to skąd się wziął? Nie nalegam na odpowiedź. No. My nie znamy, także nie jest od nas, więc nie jest podstawiony. Mogę potwierdzić. To jak pan chce, panie Danielu, to proszę odpowiedzieć. No, jak pan AR zadzwoni, to też odbierzemy. Wziąłem się z Wrocławia, a nie wiem, co więcej mam powiedzieć. O nie, no myślę, że to chyba o to chodziło. Także. No, stąd to, się wziąłem. Okej. Okay. No dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy na nasze następne audycje. Dziękujemy za udział. I oczywiście zapraszamy jeszcze, bo myślę, że temat nie wyczerpaliśmy, ale coś tam powiedzieliśmy. Czy jakieś pytania jeszcze są, to zapraszamy na antenę. Dobrze. No to... To... Cóż. Ja myślę, że jeżeli nie ma pytań, to będziemy się pomału żegnać. Jeszcze mieliśmy jeden temat poruszyć, ale ja bym proponował zrobić z tego następną audycję. No to może warto coś o tym, tak? Mieliśmy jeszcze poruszyć temat opanowania czasu. A tak. No, ale ja bym go teraz nie rozwijał,
Myślę, że zrobimy audycję. Krótko może, ale zrobimy. Chcemy też powiedzieć o, jak to docent Kosecki o opanowaniu czasu mówił, bo to też ciekawa rzecz. Trochę związana z wolnością w pewnej sensie. Trochę związana z wolnością i trochę związana z tym, co właśnie pisał pan tutaj, pan czy pani APSHQ o tym ograniczaniu siebie. Przez ograniczanie siebie, tak. Sterowaniu przez ograniczanie się, bo to o tym jest. Także może tu zapowiemy, bo też jest pytanie od pana Arkadiusza, jaki następny temat. No, spróbujemy poruszyć ten temat opanowania czasu. Oczywiście też planujemy kolejny odcinek z naszego tam instytutu zajmującego się analizą tą sterowania międzynarodowego. Także Tomasz też na pewno będzie u nas występował. I jeszcze, jeszcze jeden taki temat, który chcemy poruszyć, nie będziemy mówili, kto to będzie prowadził. Prowadzimy, że tak powiem, długie negocjacje. Tak jest. Także dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu Danielowi za dołączenie się do nas na Foni, za pytania i uwagi. I do usłyszenia. Także. Do usłyszenia, dziękujemy, jeszcze raz zapraszamy, jakby ktoś miał jakieś, jak to w Misiu było, sugestie co do naszej pracy, do działalności naszego radia, to zapraszamy na wysłanie maila, skontaktowanie się z nami, może ktoś by chciał poprowadzić audycję, jak najbardziej zachęcamy. Dobrze. I dobrej nocy i uwalniamy się od was. Także do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc. Cyber Radio.